Hejeczka, żabeczka, moi drodzy, witam was na moim kanale i dzisiaj jest to pierwszy odcinek taki, że będziemy coś wspólnie budować. Jest to budowla do odcinka. Jest to taki mały spoiler, jaki następny odcinek będzie. Będzie to odcinek, że... No, możecie się domyślać, bo będziemy dzisiaj budować balet. I to jest coś związane z baletem. Nie będę wam podpowiadać, kto będzie chodził na ten balet, ale pewnie się już domyślacie. No w sensie, pewnie niektórzy będą myśleli, że Kaja, pewnie niektórzy, że Nela i... no. I jakoś to wyjdzie w praktyce, zobaczycie. I dzisiaj właśnie sobie wybudujemy taką salę baletową i tak dalej. Także usuńmy sobie pierw zbędne mebelki. I zaczniemy sobie od takiej recepcji jakby. O, tutaj sobie... Jest też takie wejście, więc tutaj coś sobie też bym dała, jakiegoś kwiatka, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Więc na przykład, o, takie coś, jakbym dała takie zwisające bluszcz z kwiatkami. Nie wiem, to w sumie nawet spoko wygląda. Dobra, coś jeszcze tutaj bym mogła w sumie dać. O, jeszcze jest taki... Ale go się tu nie da dać, bo on jest tylko na ściany. Dobra. Co tutaj jest? Mogłabym dać... to. Jest nawet spoko. Ojej. Okej, mogłabym dać też tutaj jakąś ławeczkę. Taką jak na przykład ta. Żeby się mogło tutaj... posiedzieć. Dywan dam taki, wiecie, z tych, o właśnie, kamieni. I tutaj może dajmy na to, że to jest, nie wiem, jakaś reklama, że to jest ten balet, ale no nieważne. I to bym też, to jest fajne. Nie wnikajcie na odgłosy w tle, jest jakiś tam remont. Więc no, Tegoś tu nie da dać. Dobra, no to myślę, że już wejście mamy takie zrobione. Teraz tutaj zrobimy sobie taką recepcję, jakby, że tutaj się przychodzi. I nie wiem, po prostu tutaj stoi taka pani, można się tu zapisać i tak dalej. Zrobiłabym tutaj takie coś i tutaj będzie taka lada na wejściu, ale z tyłu zrobiłabym w ogóle kominek może? Chwilę, zróbmy pierw ladę. Zobaczmy, jakie są tu lady. Ta będzie pasowała chyba kolorystycznie. Zobaczę jeszcze na inne. Ta jest w sumie ok. Oj. I chyba tą zatrzymamy, ale wiecie co? Nie. Jezu, nie wnikajcie. Bo no, mamy remont. Dobra, o, ten bym chyba wzięła i ten chyba będzie właśnie najlepszy. Damy tutaj też właśnie fotel do siedzenia i myślę, że to będzie taki, wiecie, ala biurowy. I będzie tutaj siedziała właśnie taka pani. Także okej. Zaraz damy coś na biurko, ale pierw może dajmy sobie jakąś kanapę do poczekalni albo jakiś fotel właśnie, o. Coś w tym stylu, może jeszcze jakąś pufkę, żeby można było sobie tutaj usiąść. Dałabym też kominek, który zaraz tutaj poszukamy. O, właśnie ten. Tak, o tutaj. Myślę, że z niego mogą lecieć jakieś piosenki, albo no, znaczy no, z telewizora. Coś takiego. Dałabym tu jeszcze jakieś wieszaczki, żeby rodzice na przykład, albo ktoś tam inny, pracownicy ogólnie, mogli zdjąć tutaj swoje kurtki i tak dalej. Dałabym tutaj też reklamę jakby tego baletu z tyłu. Ale to damy już potem. Damy jeszcze taką płytę może różową. A jeśli chodzi o tą reklamę tego baletu, to będzie po prostu takie zdjęcie baletnicy. Dobra, może
Tak, taki dywan. Jeszcze jakiegoś kwiatka bym tutaj dała i oświetlenie. Także myślę, że ten kwiatek się sprawdzi. Dobra. Tego kwiatka damy sobie zaś tutaj. Okej, okay, i teraz tylko jeszcze oświetlenie. Będzie to takie różowe. Okej, okay, teraz damy tylko jeszcze coś sobie tutaj. O, myślę, że to może być ten laptop, ale nie, bo on jest taki. O, radio możemy tutaj dać. I po prostu jakiś zeszyt. O, na przykład niech będzie taki. Dobra. Dobra, zrobiłam to tak, że to są jakieś segregatory z dokumentami, jakiś tam zeszyt i no. Tak to wygląda. Myślę, że tutaj wiadomo, coś tam dodamy i no. Tutaj będzie toaleta, tu będzie szatnia. Co tu może być? Kurde. To wiem, można. Wiem, co tu zrobimy. Słuchajcie, tu zrobimy sobie takie automaty, że można będzie sobie coś tu przekąsić, w sensie kupić sobie coś do jedzenia i do picia, jeśli ktoś nie weźmie swojego picia i albo zgłodnieje, to będzie mógł sobie tutaj coś kupić. Także myślę, że taka tapeta i może damy tą samą podłogę. I automaty widziałam w tej elektronice. I będzie, o tutaj damy takie dwa automaty. A bowiem jeden automat i tutaj obok damy jeszcze bankomat, żeby można było wypłacić swoje pieniądze tutaj. Także no, tutaj damy jeszcze takiego kwiatka i jakieś półki może. O, na przykład o taką. No i niech będzie taka. Ojeju, co tu się zespełniło. Trzeba to usunąć. Dobra. No, co jest? Kurde. Dobra. Okej, teraz damy tu jakiś może dywanik. Nie wiem, coś takiego może. Tak naprawdę to tyle, bo tutaj nic takiego nie musi być. Jedynie damy jeszcze jakieś oświetlenie, na przykład o to. I gotowe. Lecimy do szatnie, bo tu będzie łazienka. Tutaj szatnia. Także robimy szatnię. Szatnia będzie po prostu albo taka różowa, albo biała. Zobaczymy. O, taka różowo-biała. O, taka jest, ok. I tutaj podłoga biała jest spoko. Teraz szafki takie, wiecie jakie. Szukamy ich. O, tutaj są. Dobra. Hop. Jedna, druga. Ile będzie dziewczyn na balecie? Cztery dziewczyny będą. Cztery. Okej. Okay. I damy tu jeszcze. Chwilę, muszę tego poszukać. Bo nie pamiętam, jak się nazywało. Czyli to będzie tutaj. O. Jeszcze damy to tutaj. Można będzie sobie usiąść i przebrać buty. Także no. Dam tu jeszcze oczywiście jakąś półkę malutką. O, takie coś niech będzie. I nie wiem, no mogę jeszcze dać takie coś jedynie. I damy tu dywan, żeby było mięciutko. Tu też damy taki biały. Okej. I damy jeszcze jakieś wiszące kwiaty. Chociaż oddamy jeszcze on taki, niech będzie. I jakiś wiszący. Niech będzie, no niech będą jeszcze te. I tak wygląda szatnia. Tutaj będą mogli sobie po prostu pokładać swoje rzeczy, a tu będą mogli sobie usiąść i przebrać swoje buty. I też sobie coś w sumie tutaj powiesić. Także no. I lecimy tutaj. Tutaj będzie toaleta, oczywiście standardowo. Tu będą same dziewczyny ogólnie, także zrobimy takie różowe płyteczki. O, właśnie takie. I na podłodze też takie kafelki zrobimy.
O, tutaj są. I idealnie. Teraz robimy takie kabiny jakby, bo wiadomo, prywatność musi być. Także jedna i... Kurczę, oj. I druga. I też zrobimy takie umywalki. Tu dam taką. O. Będzie jedna umywalka, bo no nie ma miejsca na dwie niestety. I będzie też jakieś lustro. I myślę, że może być ono, no na przykład takie. Dobra, wybrałam takie lustro, jedynie dam tu jeszcze jakieś lampy i tyle, no bo w łazience nic takiego nie musi być. Także po prostu dam tutaj jakąś zwykłą, normalną, no zwykłe takie dwie normalne lampy. I myślę, że to tam po prostu wystarczy. Także no. I tutaj będzie już sala baletowa. Dajmy sobie o takie coś może. I może takie płytki. A nie, bo jest za bardzo różowo. Może takie coś. No nie będzie. Dobra, damy sobie tutaj takie trybuny. O, takie. Okej, wszędzie damy też lustra. Wszędzie. Bo jakieś też chodziłam na balet, wszędzie były lustra, wszędzie. To jest już po prostu wiadome, że zawsze na salach tanecznych jakieś tam, zawsze są wszędzie lustra. Zawsze, no po prostu zawsze. To jest standard. Ale to też w sumie jest pomocne, bo po prostu widzicie, jak widzicie, czy coś robicie dobrze. Dobra, tutaj jest parkiet taneczny. Natomiast jeszcze tutaj będzie taka mała półeczka. Na radio, które będzie grało piosenki. Oto. I zrobimy tutaj jeszcze, tylko nie wiem, gdzie one są, ale poszukam tutaj pierw. Takie jakby, zobaczycie, bo nie pamiętam, jak to się nazywało. O, takie drążki, nie wiem, jak to powiedzieć. Przydadzą się one. Także tak wygląda nasza sala teneczna, są trybuny, więc jakby ktoś sobie coś zrobił, albo się zmęczył, albo po prostu... To sobie tu może usiąść. Tutaj mamy miejsce na radio, gdzie będzie pani puszczała muzykę. Tu są też drążki, lustra, no i oczywiście parkiet. Także jeszcze wam zaprezentuję całe studio jakby baletu. No nie wiem, jak to powiedzieć, to jest wejście. Recepcja, jeśli to tak można nazwać. Tutaj można sobie coś przekąsić, zjeść. Tutaj jest szatnia, łazienka. I sala baletowa. Także jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Bye!